Spokój mieszkańców osiedli Sowińskiego i Andaluzja w Piekarach Śląskich zakłócają ostatnio złodzieje. Chodzi o włamania, do jakich właśnie na tych osiedlach w ostatnim czasie dochodzi. Policja na razie próbuje namierzyć sprawców, a mieszkańców prosi o ostrożność. Choć włamań było na razie tylko kilka, na mieszkańców padł blady strach, bo straty, jakie ponieśli poszkodowani w ich wyniku, już szacuje się na kilkanaście tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystują sprzyjające warunki, takie jak zmrok, nieobecność właścicieli mieszkań. Ostatnią metodą, którą posługują się przestępcy, niestety jest podważanie drzwi balkonowych oraz wypchnięcie. W wyniku tych włamań ludzie tracą kosztowności, sprzęt RTV. Dużo większych strat już jakiś czas temu doznali mieszkańcy ulic Kiepury Kilińskiego i Ordonówny w Sosnowcu, gdzie złodzieje podczas kilkunastu włamań ukradli przedmioty o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Ponieważ złodziei do dzisiaj nie ujęto, mieszkańcy myślą nad instalacją monitoringu. Dodatkowo sosnowieccy funkcjonariusze uczulają. Nie publikujmy w mediach społecznościowych, w jakichś miejscach, gdzie nawet postronne osoby mogą mieć do tego dostęp, informacji o naszym stanie posiadania, o tym, jak wygląda nasze mieszkanie wewnątrz, kiedy bywamy, naszych zwyczajach. Ponadto warto na noc dokładnie zamykać drzwi, w szczególności te balkonowe. Jak w każdym tego typu przypadku, policjanci apelują również, by najcenniejsze rzeczy przechowywać na przykład w skrytkach bankowych. Wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców tych przestępstw, można zgłaszać kolejno do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich i Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.